the million warriors. I bring the end of age. I am the Scourge of Gaul. And I will watch your world burn. Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Witam ponownie w grze Attila Total War. Słuchajcie, po sobie jest dokładnie rok 402, a więc 2 lata po setnim odcinku. Tak pomyślałem sobie, że warto z wami troszeczkę pograć, nie tylko wam pokazać i omawiać, ale również i pograć. Przynajmniej na tyle, na ile mi czas pozwala. Słuchajcie, tak już z tytułem wstępu. Chciałem wam tylko pokazać, jak tutaj mniej więcej u mnie to wszystko wygląda. Sami widzicie, moje dochody dość znacząco spadły od odcinka ostatniego. To tylko jest wynikiem tego, słuchajcie, że jestem non-stop po prostu atakowany tutaj przez tych Ebdanów oraz przez Allanowie, słuchajcie. Tutaj po prostu jakaś masakra jest, masakra. Musiałem, że powiem, zainwestować dość szybko w takie beznadziejne jednostki. O, sami widzicie, to jest pierwszego poziomu dopiero. Co nie ukrywam, ma dość duży wpływ na potyczki. Bo tutaj wrogowie, jak mają drugiego poziomu, to po prostu mnie, tak powiem, gniotą. A więc ogólnie fakt jest taki, że trzeba po prostu przeinwestować troszeczkę w budynki, by była po prostu możliwość już powoływania po prostu lepszych, słuchajcie, jednostek. Który to mamy? Aha, to zaraz będzie pewnie koniec. Bo to chyba nic więcej już zrobić nie mogę, ale zaraz to się zobaczymy. Tutaj się mój ukrywa. Tutaj, słuchajcie, kolejne jednostki Ebdanów. Tutaj również. No, takie małe to tam nic tutaj mi nie zrobią. Tutaj mam kolejną armię, która tutaj idzie na ten północ, bo jest po prostu totalna jakaś rzeźnia. Coś tu mi się z myszką robiło. A, już jest ok. Dobra, a więc tak to tutaj, słuchajcie, u mnie wygląda. Też tu zawarłem pokoje z niektórymi. A co ja tutaj mi się tak stało? Czekajcie chwilę, bo tu jakiś. O! Tutaj mi się coś przełączyło na mono, a nie na stereo. Dobra, to jeżeli też pogadajmy troszeczkę może o naszej rodzinie cesarskiej. Nasza władza 49, troszeczkę ją, tak powiem, podwyższyłem. Siła jest akceptowalna, słuchajcie, 43%. No, chciałbym tu skoczyć na ten środek, ale siła mojego rodu. Słuchajcie, jedyną rzeczą, jeżeli chcielibyśmy podwyższyć swoją siłę, władzę, to jeżeli te nasi generałowie, nasza rodzina, nasz ród nie jest w stanie tych wpływów, bo to tylko się mierzy, słuchajcie, wpływami, a dokładnie tutaj o czymś takim, no to musimy czasami też troszeczkę pójść na taką łatwiznę i po prostu zaadoptować daną osobę, która ma wpływ bardzo, bardzo duży. I wtedy też ogólnie, jak ona się zgodzi oczywiście na adopcję, to wtedy nam się też podwyższa i ten pułap. Też warto dawać też urzędy. Warto dawać te urzędy tym osobom z naszej rodziny, które nie posiadają takiej, że tak powiem, opcji jak podwyższania sobie wpływy osobiste, o widzicie, plus jeden na każdą sytuację dającą wpływ. I takie coś też warto, słuchajcie, czasami robić, bo czasami są tam jakieś właśnie i też to nam podwyższa. Jak macie takie coś, to znaczy, że lojalność znacząco spada, a to już, kurde, źle wróży.
No to już Lewróż. On tutaj jest dowódcą jakiejś jednostki. A jakie? Zobaczmy. O, Tarentum. Dość znaczącej, a więc musimy, słuchajcie, jego lojalność troszeczkę podwyższyć. Jak to mu zrobimy? Kto tu ma najwięcej? No najwięcej to ma nasz król królów, cesarz. 83, 61, 57, 39. O, ten ma kurwa 0. Ech. No to tego weźmiemy. Pozyskaj lojalność. 15 tylko, a więc okej. Słuchajcie, moja flota też tutaj troszeczkę już zaczęła działać. Tutaj zauważyłem, że jak tutaj flota jest dość liczna, to oni tutaj bardzo szybko po prostu spierdalają, nie? To... I to bardzo, bardzo to mnie, ja powiem, rozbawiło. Spieprzają, słuchajcie, gdzie pieprz rośnie. No ale okej. To taki... Taki lekki postrach jest, nie? Dobra, ale dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Co my tu mamy do zrobienia? O, nasz kapłan. Musimy mu podwyższyć. Co my tu możemy teraz dać? Szerzenie nietolerancji, inspiracja oddziału, własna armia, obca armia, nawrócenie celu. Dobra, sobie weźmiemy to i to. Lecimy po kolei. Ci kapłani to tam, wiecie, to tam. Są to są. Dobra, tutaj musimy mu dać łuczników, a więc pójdźmy może tutaj sobie. Prowincji Liguria. Okej. I tutaj mamy, słuchajcie, łuczników i procarzy. Procarze, słuchajcie, to jest, no mają dobrą, znaczy siłę ostrzału mają zdecydowanie większą niż... Znaczy może nie zdecydowanie, ale to zawsze coś. Ten, ci mają 36, ten ma 40, ten ma 40. No ale też mają te troszeczkę mniejszy, krótszy zasięg. Ale my sobie weźmiemy, słuchajcie, Sigitari. 4, 5. Okej, tyle wystarczy. Dobra, tutaj też mamy naszą armię. Tutaj mamy 3. No tylko dlatego, słuchajcie, bo tutaj nam... się wystraszyłem troszeczkę tej Dacji. Bo tutaj do mnie tak przylgnęła, później tutaj skręcili, może się szykują na jakąś przeprawę. Zobaczymy, nie? Dobra. Tymi chciałem też pójść, słuchajcie, na tą... na Alamów, ale tutaj nie chcę też z Turingami zadrzeć. Bo na dzień dzisiejszy, słuchaj, troszeczkę mam już dość tej bitew. Tutaj widzę, o, Longobardowie już są moimi wrogami. Zdobyłem ich mieścinkę, chciałem ją, słuchajcie, oddać, bo jest taka opcja, słuchajcie, w dyplomacji, że możemy komuś podarować jakiś region. Ale cholera, kurde, coś to mi zniknęło. Właśnie takim coś miałem dać Słebowie, ale tutaj było, ale kurwa nie ma, znikło mi. Ciekawe, czemu. Dobra, wiecie co, sprawdźmy tu jeszcze tylko moją dyplomację, bo to jest dość istotne. My jesteśmy najsilniejszą frakcją, przynajmniej na razie. Tutaj widzimy, że wrogów jako takich nie mamy. A więc możemy, słuchajcie, zaryzykować. Sasi tutaj się podwyższa, bardzo dobrze. Oni tutaj są waleni przez wszystkich dookoła. Lachmidzi też z nimi, no, też tu nam się podwyższa. Gasanidzi prowadzą wojnę z Sasanidami, więc tutaj jest ok. Pont 51. No to by trzeba było ten... umowę handlową, ale oni, widzicie, nie chcą. Jeszcze chyba jest za słabe, nie? O kurwa, to też spada. Nie, oni na nic nie idą. Jutowie. Dobra, czy ktoś tu może
Czy ktoś, o tutaj coraz gorzej. I z nimi to może być największy, słuchajcie, problem, wiecie. Tutaj mam tylko jeden oddział. A jak oni by na mnie ruszyli, to tutaj troszkę by mnie chyba pomęczyli. No dobra, czy to może mogę z kimś zawrzeć jakiś pokój? Alamanowie. A to się za wcześnie wszystko. Wszystko idzie do góry. Cholera, niedobrze. No ale dobra, słuchajcie. Zrobimy sobie chyba następną turę. Gdzie tu oni pójdą? Oni tu mogą iść na Turonum. I oni tutaj mogą pójść, wiecie? A tutaj mam skryte oddziały i mam nadzieję, że one jakoś zareagują, gdy się oni zbliżą. Tutaj tym ziomkiem się w ogóle nie przejmuję. Dobra, słuchajcie, polecimy sobie z następną turę. Co są za skurwysyny, ostrogoci, pierdoleni. Kurwa mać. Co za kurwa świńskie. Oh my god. Już mnie rozjebali. I chuj. Dobre, słuchajcie, jest też to, że oni, przynajmniej w tym modzie od Radiusa, jak właśnie tego typu frakcje wędrownicze coś zdobywają, to od razu, tak powiem, właśnie jak mają taką możliwość, to nie, że przejmują, tylko że po prostu odkrywają jakąś frakcję, której darują miasto i po niej się kurwa z nią męczy. Ale tych tutaj zaraz kurwa ich pogonię moją flotą. Moją flotą. Że Hunowie ostro myślą. Słuchajcie, fajnie by było, co? Jakby ta kolejna część wyszła, Total War, jakaś taka w miarę normalna. A nie, ten kurwa Warhammer. Cały czas myślę, czy w ogóle go kupić, czy go nie kupić. Tak kurwa nie wiem sam. Fajnie, nowe frakcje, nowe tam kurwa. Nowa mapa, tak? Tam parę kontynentów, kurwa, wyspy. Wszystko fajnie, pewnie też mody będą też zajebiste. Ale kurde, no, powiem wam, że się zastanawiam. Intensywnie. Wczoraj miałem zamawiać, ale stwierdziłem, że się wstrzymam. Dobra, oni tutaj się zabunkrowali. Potomek, długość kadencji. Ruchy wybuch buntu. Gdzie? Kurwa, znowu. Realność punkt. A, tutaj, ta. A chuj, tutaj to już mogą tam ciapciać, tam chcą. Słuchajcie, no musimy się tutaj tym zająć. Kurwa, on wiedział dobrze, że nie będę mógł. A czy tym tutaj go dojadę? Patrzcie, chuj też nie. Jebany. Czekaj, gdzie on tu może mi pójść? Tutaj nie może. Tutaj też nie może. Więc my sobie, słuchajcie, zrobimy. On tu może pójść na tego, ale tutaj będę miał. Tak, tutaj będę miał. Dobra. To my sobie, słuchajcie, zrobimy. To jest 45%. 70% tutaj, 45%, 70%, chodź tutaj, generale, mała przyczajka, no musimy, o, tu jeszcze mam agenta, ty czekaj, dobra, tutaj puścimy tego agenta, spróbujmy zrobić spowolnienie armii wroga, dobra, tu mi nie pójdzie, tak? Tak, tu mi nie pójdzie, tu mi nie pójdzie. Tutaj jak to wygląda sytuacja z moją wiarą? No dobrze, 50% jest ok. Tutaj?
62, to już jest w miarę ok. Wienna Narbo. Dobra, tutaj. Fu, 62. Chuj, módl się tutaj. Dobra. Wiecie co, tym byśmy się chyba wycofali. Wycofamy się na razie. Dobra. Tutaj się zabunkruj i se kurwa leż. Albo siedź. Dobra, tylko teraz tak, tutaj musimy przejść na tą stronę teraz. Bo tu mamy konnicę. Tutaj, konnica. Tą jazdę szturmową bym wziął, ona jest kurwa miażdżąca, nie? Premia do szarży 150, słuchajcie, tak oni wjeżdżają. To jest kurwa koniec. Dobra, weźmiemy sobie tą i chuj, tyle będzie. Dobra, tutaj musimy też parę rzeczy zbudować. Tu mamy 2. 19, a chuj, 20. Też tu stójcie, pilnujcie. Tutaj widzę, oni też się tutaj zbierają gdzieś. O, tu można troszeczkę podpłynąć dalej. Bliżej. Co my tu mamy? Dodaj strój, towarzysz. I bitwy nocne są po prostu zajebiste, nie? Nie każdy generał to ma. Ale są po prostu miazga. To tak fajnie, słuchajcie, wygląda. Dobra, chuj, weź sobie to. Przedmioty. To sobie możemy, czy to możemy tylko wziąć? Każda sytuacja, chuj, weź sobie. Poczucie wspólnoty. A tutaj co mamy? Autorytet. Autorytet to chyba zwiększa ład publiczny, tak? Aura do... O, ład publiczny, morale. No dobra, weźmiemy sobie. I tutaj pojedziemy. Chodź, ziomek, bliżej troszkę. Tak. Kurwa. Dobra, a ty? Flota Gnejusza Cina. Jebut, kurwa. Skilling. On ucieknie, kurwa, nie ma co. Wiedziałem. Chuj się schował. Dobra, wiecie co zrobimy? Podejdziemy sobie tym jednostkami. No i jest very, very nice. Dobra, tu już ich pocisnęliśmy. Miasto odbite. Lud zadowolony. Więc wszystko w porządku. Straty też są, kurwa, srogie, co? Chodź tutaj, chodź. Wejdź. Trzeba naprawić to, co jest, kurwa, do naprawienia. O Jezus, ach, to mi się nie podoba. A co, ty już nie możesz niżej, kurwa, wypłynąć? O mój Boże. To nam ucieknie, no nie ma opcji. Kurde. Tutaj mam kolejną jakąś tam jednostkę, wiecie, byle jaką, żeby tylko była w razie buntu. Tutaj widzę Bdani. Się zbliżają. Jak tutaj stoisz? Dobra, chcesz pójść czy nie? Co? A gdzie on może mi uderzyć? On może uderzyć na Brigantium. Tylko że on ma za małe siły, to jest, to wiecie, to jest jego... Powiem słaby punkt, to jest. On tutaj raczej nie uderzy, będzie chciał tutaj wejść gdzieś. Sobie tutaj pójdziemy. Chuj, przyczajka. Lekka przyczajka musi być. Dobra. Ten zobaczymy, gdzie pójdzie. Mi się wydaje, że na razie tutaj pójdzie raczej tutaj w te rejony. Albo tutaj gdzieś wskoczy. No bo tutaj tak na rozum, to tak nie za bardzo, w tę stronę, ewentualnie do tyłu,
do Turonu, nie widząc tego, a jako zobaczy, no to chuj, to nie wiadomo gdzie. Dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy, jakieś kurwa... Kurwa, co to jest? Gdzie plądrowanie, kurwa? Co? Frakcja zniszczona, Afryka. Czemu ty masz tak mało, powiedz mi? Minus jeden. Kurwa. Imigranci, 9. A, nie mamy zarządcy, kurwa. Ja. O Boże. Jak tam Johnny? Czy troszeczkę kurde zreformował? Tak, bo miał 3 i minus, dobra. Jeszcze ten by się nam przydał. A on co tu ma w ogóle za jednostkę? O, to nie, to ewidentnie tak. To też musimy, że tak powiem, pozyskać jego lojalność. Sprawdźmy tylko jeszcze, czy kogoś tutaj możemy dać na stanowisko zwierzchnik piechoty. Widzę, że nikogo. No nikogo, a tutaj? Tutaj chyba też nikogo, nie? No czemu tu kurwa nikogo nie mogę? A tutaj? Flota. Ziomu, gdzie ty masz tam swoją flotę? A tutaj masz tą flotę. To dopiero powstaje. Dobra, na razie nie będziemy się bawić, słuchajcie. Dobra, teraz patrzymy. Liguria, co by tu można byłoby wybudować? O, tu już mamy. Dobra, to kosztuje 5200. O, cię pierdole. Balnea, a tutaj mamy ile? 3, 8, 4. To tu na razie jest niepotrzebne. A co, tu nie ma jedzenia? O kurwa, minus 9 jest. Uuu, to niedobrze. Słuchajcie. Ład publiczny, bogactwo, minus 10. To tylko tak się mówi, ale to ogólnie tak w takim ogólnym rozrachunku naprawdę jest bardzo duże. To nie jest wcale tak, wiecie, 10%. Dobra, co my tu mamy? Tu widzę, wszystko jest ogólnie sika la fon. Osada ma co jeść, ta korupcja po prostu, kurwa, widzę, że to już wiem, skąd to się wzięła ta korupcja, słuchajcie. Kościół rzymski idzie ładnie do góry. Tutaj 2, 11 i 3. No moglibyśmy zbudować, choć wiecie co, ja bardziej bym się właśnie na to. Trochę żywność bym zwiększył. Bo te będę musiał zabrać. Ile to? Brud 3. Jest ok, łatwo publiczny. Dobra. To sobie zbudujemy na razie. Idziemy do Italii. Znaczy tak ogólnie, słuchajcie, w tych czasach, to co ja kojarzę, to Mediolan był chyba stolicą, nie? Cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Tak myślę. Nie, na pewno chyba... To nie był raczej Rzym, to by było zbyt banalne, więc... Myślę, że nie Rzym. Dobra, tutaj ile jest brudu? 8, jest ok. Dobra, my tu sobie pójdźmy może... 8, tutaj 450 ma. Kurwa. Dobra, teraz sobie zbudujmy. Kartaginia. 106. Tu już możemy, słuchajcie, przemysł otworzyć. Koszty budowy minus 8. Tu jest tak, bogactwo 625 plus 5% z budynków hodowlanych. Tu jest 625 plus koszty budowy. To chyba bardziej bym w to poszedł, wiecie, bo tu hodowlanych to za bardzo nawet kurwa nie mam. Mam tylko jedno stado bydła. Nic więcej. Więc pójdźmy może sobie w to. Ład publiczny będzie 2, mnie zabierze. To możemy, dobra. Bogactwo, tak? Koszty budowy. Dobra. To niech będzie.
I czy za coś tu jeszcze nam pieniążki ten zostaną, czy już finito? To tutaj ten cały czas tu kurwa mi spada. Ja pierdolę. Imigranci, różnice religijne. Dobra, wiesz co, Johnny? Gdzie ty jesteś? A nie, ty jesteś tym, dobra. Chodź tutaj, ziomuś, pójdziemy. O, patrzcie, kurwa, kolejny buntownicy. Ja pierdolę. O, matko, kurwa, przenajświętsza. Dobra, tutaj zaraza, kurwa, cały czas tam ich zżera. A nawet nie wiem, czemu jest ta, słuchajcie, ta zaraza, wiecie? Gruźlica. Ład publiczny. Minus 2. Kurwa, czemu to ma gruźlicę? Zima. Ty, no nie wiem, czemu to ma w ogóle, kurwa, tą gruźlicę. To ja nawet, kurde, nic nie piszę. Puldurgia. No lepiej, że to tutaj jest... Kurwa, już chuj sam, nie wiem, już zgłupiałem. Może... Może... Co, zbudujmy, nie? Chuj, 1000. Palę. Dobra, to by było na tyle. Lecimy dalej. Co, tu już mam wszystko zrobione. To mam, tutaj mam, tu wszystko jest. Sytuacja jest opanowana tutaj w tym miejscu. Mam nadzieję, że mi ziomuś nie ucieknie, choć straty są tutaj dość, znaczy uzupełnienie będzie dość długo trwało. No, to będzie trwało i trwało i trwało i trwało. Spójrzmy teraz, co się ciekawego wydarzy. O, idzie chuj, poszedł tam. Ewdani. Mam nadzieję, że słebowie ich tam... Aha! A zaś, kurwa. Jak zapierdalają tymi wiosłami. Byle z dala, byle z dala. Już się boją. Alanowie znowu, kurwa, wyskoczyli. Jezus Maria, no chętnie to mi się w ogóle wycofał, kurwa, do Rzymu i tyle. Ale to jest wojna totalna, więc musimy. Ja nie lubię, jak te oni mi się tam gdzieś, kurwa, kitrają gdzieś koło moich, kurwa, Włościach. Ja tam nikomu nie wierzę, nie ufam. I respectfully ask for an attack on the... Oj pierdole, nigdzie się nie dołączam. Chcieliście walczyć, to sobie walczcie. Co mi do tego, kurwa. Dobra, to tutaj on ma. Macedonia. Zaraz mi wjadą to... O, wycofali się, dobrze. To jak się wycofali, to jest okej. Okay. Patrzcie, skurwysynu. I chuj. Zniesławienie. A zostanie uczczony. Zapłaćmy mu. Szkoda, że tutaj nie ma, słuchajcie, czegoś takiego jak... Jak ten, jak... Kurwa, zabij, nie? Tylko zapłać mu albo zignoruj, no. No kurwa, zignorować nie możemy, już kontrolę to już w ogóle mieć nie będziemy. Będziemy uważani za jakieś, kurwa... degeneratów. Musimy mu zapłacić, kurwa, chuj ci gdzieś. Dobra, lojalność jest pozyskana, więc już wszystko, słuchajcie, okej. Okay. Zobaczymy, czy on tutaj gdzieś nie pływa. Jest, kurwy syn. Aż, kurwa, nie uciekniesz. I teraz zobaczcie, to jest bardzo zajebisty, fajny przykład. Jakbyśmy mieli nasze jednostki normalne, żołnierzy, którzy tam, kurwa, pontony swoje zbudowali, by wypłynęły na morze. Gdybyśmy walczyli, z pewnością ten przewidywany... co ja gadam w ogóle?
Czy tak, no to by to było troszeczkę mniejsza nasza przewaga. Natomiast jeżeli mamy stricte jednostki morskie, właśnie jakieś kurwa galery, nie galery, to to w ogóle, słuchajcie, jest bez szans. Wszyscy kurwa poszli. Dobra. No i zajebiście, fajnie. To mi się podoba. To mi się podoba. Dobra. To jest to. Tutaj zaraz ci coś zrobimy. Zasięg mu zwiększymy. To się zawsze przyda, słuchajcie. Czy tutaj możemy mu coś dodać dla tych? Nie możemy. Dobra. To jest autorytet. Autorytet. Dobra, możemy autorytet. Tutaj też pójdziemy, żeby tutaj później zrobić dowódcę floty. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Odcinek już prawie pół godziny trwa, więc tutaj nie będziemy więcej przedłużać. Cały czas będę obserwował i obserwuję, jak to tutaj się odbywa, jeżeli chodzi o kwestie oglądalności, bo tylko wtedy w ogóle jest sens jakikolwiek, żeby to pokazywać wam. Mogę sobie grać sam. Tempo badań, to możemy mu dać. A to się chuj, jeszcze wstrzymamy. To i to mu damy. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia i usłyszenia na moim kanale. Pa, pa.